Jedną rzecz, którą na pewno możemy powiedzieć, to że mocno przesadzone były opinie, że Brexit czy jego zapowiedź spowoduje masowy powrót Polaków z emigracji i zasilenie tutaj polskiej ekonomii, czy też dołączenie tych rzesz pracowników do polskich przedsiębiorstw. Myślę, że musimy liczyć raczej bardziej na siebie niż na powrót 900 tysięcy Polaków z Wielkiej Brytanii, bo to bardzo szybko nie nastąpi. A jeżeli nawet nastąpi, to dla polskiej ekonomii mogło mieć to w jakimś stopniu znaczenie. Natomiast dla pracodawców, potencjalnie zatrudniających tychże emigrantów, w ograniczonym stopniu, jak się wydaje. Więc raport rozwiewa tutaj pewne wyobrażenia na ten temat, a z drugiej strony pokazuje, że nasza skłonność nas, Polaków, do emigracji jest bardzo wysoka. Nawet ta, która jest związana jeszcze z nieuświadomionym kierunkiem emigracji, to znaczy z krajem, który nie został oznaczony. Jak dowiedzieliśmy się z raportu, 23% Polaków jest gotowych wyemigrować gdziekolwiek w poszukiwaniu pracy. I widać, że Polacy zachowują się też dosyć racjonalnie, co może dla nas stanowić nieprzyjemną niespodziankę, bo też decydują się emigrować głównie z powodów zarobkowych, głównie ze względu na warunki pracy i kondycje tamtejszych gospodarek, które oferują im miesięczne wynagrodzenie na zdecydowanie wyższym poziomie. Więc tutaj odpowiedzieć w krótkiej perspektywie będzie dosyć trudno. Polacy tak długo czekali na otwarcie wizowe do Stanów Zjednoczonych, że niewątpliwie jest to coś, za czym będą podążać. Poza tym, tak jak przedstawiane było przez prelegenta, Polacy mają praktykę w emigrowaniu do Stanów Zjednoczonych, także do tej pory bardzo często nielegalnie. W związku z tym nie będzie to zaskakujące, jest tam gigantyczna mniejszość polska lub też mniejszość, która przyznaje się do korzeni polskich. W związku z tym myślę, że rzeczywiście może być tak, że jeżeli ta otwartość nastąpi, to ta emigracja zarobkowa może też przybrać na sile.